popularno naukowa. To jest audycja Eureka w programie pierwszym Polskiego Radia. Drodzy słuchacze, ze wzruszeniem i z wielkim szacunkiem przywołuję dziś sylwetkę Stefana Starzyńskiego, przewodniczącego komitetu obywatelskiego w czasie obrony Warszawy w 1939 roku. W studiu jest ze mną pani dr Beata Michalec, autorka biografii Starzyńskiego. Książka nosi tytuł Stefan Starzyński, gospodarz stolicy w latach 1934-1939. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Koniec sierpnia 1939 roku w Warszawie to był okres gorączkowych przygotowań do ewentualnego ataku, no i władze przygotowywały miasto do tej obrony. Władze Warszawy, czyli prezydent Starzyński wraz z zarządem miasta i z pracownikami ratusza, ale też agent miejskich. Tak, prezydent Starzyński poprzez obwieszczenie swoje jako prezydenta Warszawy wzywał mieszkańców do kopania rowów przeciwczołgowych, rowów obronnych. Rzeczywiście ludzie z dobrej woli brali łopaty. Miasto nie miało i nie dysponowało łopatami w takich ilościach, więc każdy, kto miał coś w domu, ze sobą przynosił. I teraz w doniesieniach prasowych, które są z końcówki sierpnia 1939 roku, jest taka informacja, że w kopaniu rowów prym wjedzie targówek. Okazało się, że na targówku w Szulicy Tykocińskiej był i jest nadal kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla, a proboszczem był ksiądz Jan Golędzinowski, który był zarazem prezesem miłośników targówka. I on jako prezes zmobilizował wszystkich mieszkańców targówka do kopania rowów. I rzeczywiście tak było, że bardzo licznie mieszkańcy targówka stawili się do kopania rowów, bo targówek był przekopany wzdłuż i wszerz. Oczekiwano, że rzeczywiście coś się może wydarzyć. I teraz wszyscy, kobiety, dzieci, młodzież, mężczyźni kopali rowy, żeby przygotować się do obrony Warszawy. Ale to było tuż przed wybuchem wojny. Ale tą atmosferę wojny czuć było od dłuższego czasu. Bo przecież w kwietniu 1939 roku stanął na powiślu pomnik Syreny Warszawskiej. On nigdy nie został oficjalnie Otwarty. Starano się nie organizować takich bardzo widocznych uroczystości, gdyż obawiano się właśnie wybuchu wojny. Więc tą atmosferę wszyscy czuli. Wiedzieli, że coś się wydarzy, tylko może jeszcze nie teraz, może w jakiejś dalszej przyszłości. Jednak to wszystko było czuć. I 1 września spadły pierwsze niemieckie bomby. Jaka była reakcja Starzyńskiego i jego otoczenia? On nie skorzystał z tej ewentualności ewakuacji, możliwości ewakuacji władz. Wiemy, że pozostał z ludnością aż do czasu kapitulacji. No i prześledźmy te wrześniowe dni prezydenta. Pierwsze bomby spadły 2 września na Okęcie. A kolejne na Pragę. Taki największy nalot dywanowy miał miejsce 11 września i wtedy płonęło nowe brudno, Targówek, Praga, Grochów. Niemcy z pełną świadomością robili to, wiedząc o tym, że po prawej stronie Wisły jest bardzo dużo drewnianych domów, które jeżeli będą płonęły, będą żywą pochodnią rozświetlającą nocy lewobrzeżną część Warszawy. Zaraz na początku września kraj i Warszawę opuszcza prezydent Rzeczypospolitej, rząd. Rząd wywozi straż ogniową, zabiera ze sobą wozy strażackie, zabiera ze sobą autobusy i jest też wydany komunikat przez Miastowskiego, który podżega informacją, żeby mężczyźni opuszczali miasto i udawali się do swoich jednostek. Jest wielki chaos i bałagan, a z drugiej strony do Warszawy masowo zaczynają napływać uciekinierzy, uchodźcy z zachodniej części Polski. Mieszkańcy z tych innych terenów w kraju, myślą, że w stolicy będzie bezpiecznie, Co się wcale nie okazało takie bardzo bezpieczne. I teraz mamy taką sytuację, że jest ten wielki chaos. Właściwie nie ma nikogo z rządu, nie ma prezydenta Rzeczypospolitej. I generał Czuma, który był odpowiedzialny za obronę Warszawy, powierza Stefanowi Starzyńskiemu stanowisko komisarza cywilnego przy dowództwie obrony Warszawy, u Starzyńskiego w gabinecie. Wszyscy jego przeciwnicy polityczni, którzy jeszcze do niedawna byli z nim w sporze. Zasiadają przy jednym stole jak Mieczysław Niedziałkowski, redaktor naczelny Robotnika, ale też posłowie i senatorowie, którzy pozostali i w ogóle przedstawiciele innych ugrupowań politycznych skupiają się w gabinecie prezydenta i podejmują wspólnie decyzję obrony. Warszawy. Starzyński dwa razy dostał polecenie, czy też propozycję opuszczenia Warszawy. Zaraz na samym początku, kiedy to rząd opuszczał kraj i Warszawę, dostał informację, że ma opuścić Warszawę. Wtedy powiedział, że on zostaje z mieszkańcami miasta. On nie miał nic do stracenia. Kilka miesięcy wcześniej zmarł jego ukochany brat Roman w maju 1939 roku zmarła jego kochana żona i on się bardzo załamał po tej jednej i drugiej śmierci i tak naprawdę wiedział o tym, że tu powinien zostać. Dbał o miasto i bardzo przywiązywał uwagę do współpracy z mieszkańcami i dlatego miał pełną świadomość też pozostania tu wraz z mieszkańcami. Powiedział, że nie opuści ludności, pozostanie z nią do końca. Mówił Starzyński w radiu, cytuję: Dziś Warszawa, broniąca honoru Polski, jest u szczytu swej wielkości i sławy. I tu chciałabym powiedzieć o tym, że radio było tym narzędziem kontaktu czy komunikacji z mieszkańcami Warszawy. Tak, póki jeszcze działała stacja Warszawa, Starzyński dwa razy dziennie bywał w radio przed południem i w późnych godzinach, właściwie już wieczornych, przemawiał do mieszkańców. Część tych przemówień zachowała się na płytach i jest zarchiwizowana, część niestety nie, ale to jedno z przykładowych i właściwie takich bardzo znanych i nam bliskich przemówień prezydenta gdzie mówił w tym, że chciałem, by Warszawa była wielka, dziś tą Warszawę wielką widział wraz z mieszkańcami, widział wielkość, ale poprzez to bohaterstwo i oddanie i obronę Warszawy. I tak rzeczywiście spotkania w radio i też komunikacja z mieszkańcami, mieszkańcom te audycje też dawały taką pociechę, nadzieję na to, że jednak przetrwają. Czytając różne wspomnienia, nawet zwykłych szarych mieszkańców Warszawy, oni w tych swoich wspomnieniach zapisali, że ten głos ochrypnięty prezydenta był ich wielką nadzieją. Obrony Warszawy organizowano na bieżąco przy ogromnej aktywności, którą pani też podkreśla i zaangażowanie Starzyńskiego, jego ludzi, jego otoczenia również, no i samych mieszkańców. Tak, właściwie wszyscy się skupili: i PPS organizował robotnicze bataliony, tu prezydent Starzyński wyznaczył do obywatelskiego takiego komitetu, Janusza Rogulskiego, choć nie byli mocno zaprzyjaźnieni, potem dopiero się ta przyjaźń dotarła i wielka pamięć o prezydencie, którą właśnie komendant po wojnie kultywował. I tutaj na hasło rzucone przez radio, przez Starzyńskiego o tworzeniu właśnie tych batalionów obrony. Przyszło mnóstwo osób. Zabrakło właściwie umudrowania łopat, nie mówiąc już o jakichś tam karabinach i tak dalej. Nie spodziewano się w ogóle takiego odesłu, Ale te struktury były bardzo potrzebne do obrony Warszawy. Chociażby po to, żeby panował ład i porządek wśród mieszkańców. Bo przecież samo bombardowanie to wszyscy skupiali się w piwnicach. Ale przecież ludzie stamtąd potem wychodzili. Jedzenie, woda, no już nie mówiąc o zabezpieczeniu elektrowni, gazowni. A tu mamy jeszcze 17 września. O 11.15 spadają bomby na Zamek Królewski, na nasz wielki symbol. Wszyscy starają się ratować Zamek Królewski. Trzeba było to jakoś ogarnąć logistycznie, ale też wykorzystując mieszkańców. Nie było straży ogniowej? Nie było samochodów, wozów strażackich. To gaszenie pożarów było bardzo uciążliwe. Oczywiście warszawskim, jakimś tam pozostałościom Straży Ogniowej, przyszli na pomoc strażacy z innych miast, na przykład z Łodzi, przyjechali tutaj, aby wspomagać gaszenie pożarów. Więc ta Straż Obywatelska była bardzo ważna w takim ładzie i porządku, bo przecież wiadomo, że kiedy coś się dzieje, to w ludziach też się odzywają demony, i trzeba było tego wszystkiego dopilnować. I kapitulacja po heroicznej obronie, która zabrała wiele ofiar, aresztowanie prezydenta Starzyńskiego, okoliczności i dalsze losy wciąż stanowią obszar badań historyków. Nie wiemy kiedy i jak zginął Starzyński. Tych hipotez jest kilka. Niemcy pozwolili mu jeszcze praktycznie miesiąc zarządzać miastem, ale tylko dlatego, żeby on to wraz ze swoimi współpracownikami uporządkował. Czyli uporządkował miasto, doprowadził do jakiegoś funkcjonowania i rzeczywiście Starzyński, zostaje aresztowany w październiku, przewieziony najpierw do więzienia na Daniłowiczowską, następnie na Bratysławicką. w końcu trafia na Pawiak i przewożony jest z Pawiaka na Szucha, tam jest y, przesłuchiwany. Zanim został aresztowany, już były pierwsze znaki, że coś się wydarzy, gdyż Starzyński kilka dni po kapitulacji dostał wezwanie, już gestapo było na Szucha. Został poproszony przez Starzyńskiego, żeby mu towarzyszył przez 24 godziny Doktor Stanisław Lorenz, czyli dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, który znał bardzo dobrze niemiecki i był jego tłumaczem. I teraz Starzyński jest kilka razy wzywany na gestapo, idzie z Lorencem, no bo Lorenc ma tłumaczyć, i Starzyński stoi kilka godzin na holu. Następnie wychodzi jakiś niższej rangi gestapowiec i mówi, to teraz już pan może odejść. Czyli takie tortury psychologiczne, wyrywanie go, ta niepewność, ciągła Ręka, przychodzenia na szucha, aż się stało to właśnie. Co miało się stać? Trafia na pawiak i ostatni ślad, ostatnia jak gdyby taka informacja, że jeszcze prezydent jest na pawiaku, to jest dzień przed Wigilią Bożego Ciała, czyli 23 grudnia 1939 roku, kiedy to Lorenz z przyjaciółmi zawozi na pawiak paczkę żywnościową i ona już nie trafia, bo nie ma tam prezydenta. Do dnia dzisiejszego nie zostały wyjaśnione losy prezydenta, jest wiele hipotez. One cały czas nam towarzyszą, od zakończenia II wojny światowej. Jego współpracownicy i przyjaciele podtrzymywali jak gdyby teorię, że prezydent trafił do Dachau i w 1943 roku tam został zamordowany. Inni twierdzą, że został rozstrzelany w Palmirach, jeszcze inni, że na terenach ogrodów Sejmu w Warszawie. Niestety, nawet Pan profesor Tomasz Szarota w swojej książce, która wyszła dwa lata temu, też po prostu poddaje analizie te wszystkie teorie, informacje i PEN Śledztwo morzu. Nie wiemy. Postać jest tak ważna. Powiedziałam to też na początku i miasto upamiętnia prezydenta. Ja zawsze pamiętam przechodząc obok tego pomnika Wizewira Tusza na placu bankowym. No ale mamy szkoły, tablice, publikacje, konferencje. W tym roku jest wyjątkowy rok, ponieważ na jesieni 2022 roku rada miasta Podjęła stanowisko w sprawie ustanowienia właśnie roku 2023, rokiem Stefana Starzyńskiego, bo przypadła 130. rocznica urodzin Stefana Starzyńskiego. Ta rocznica i uroczystości odbyły się 19 sierpnia. Rzeczywiście, ma Pani rację, że pewne miejsca. Są związane ze Starzyńskim. Ta pamięć jest odtworzona w różnych postaciach, chociażby symboliczny grup Stefana Starzyńskiego na Starych Powojskach, tablica w Szkole Głównej Handlowej, nazwa czyli Rondo Starzyńskiego mamy. Mamy też dwie czy trzy szkoły imienia Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Tak, mamy tablice na replice Ratusza, a w tym roku właśnie między innymi Muzeum Niepodległości podjęło takie wielkie urodziny prezydenta. Otworzyliśmy wystawę plenerową poświęconą Starzyńskiemu i jego dokonaniach na rzecz Warszawy. Chciałem, by Warszawa była wielka. Każdy mieszkaniec może przyjść i ją zobaczyć, bo ona stoi przy alei Solidarności 62. Ona jest ogólnodostępna. Warto przyjść, bo na niej są pokazane zdjęcia ze zbiorów prywatnych. Zdjęcia Stefana Starzyńskiego niepublikowane do tej pory. Jako dwuletni stefcio, także maturzysta, Stefan, no i Warszawa za. Jego czasów i współczesna. Proszę Państwa, pora kończyć dzisiejsze wydanie Eureki. Moim gościem była pani doktor Beata Michalec, zastępca dyrektora w Muzeum Niepodległości w Warszawie, autorka książki pod tytułem Stefan Starzyński, gospodarz stolicy w latach 1934-1939. Dziękuję pani bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Słuchaczom dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Katarzyna Jankowska. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.